Plan jest krótki i dobry. Tutaj idzie ten kabelek. On idzie tutaj po zewnątrz. I zrobimy tak zwane precyzyjne cięcie. Może nie jest to skalpel, ani to nie jest nic podobnego. Tylko że widzę, że te obcinaczki już są zmęczone. I one za bardzo tego nie chcą ciąć. To jest zacynowane. Muszę się tu wszczelić. Ok, jest. I teraz to usuwamy stąd. O. I mi wyskoczyło szybciej niż myślałem. No i po prostu tutaj polega na tym, że jakby jakieś nadmiarowe napięcie się pokazało, to stąd wrzuca tu, tu i do uziomu. Tak może jakieś tam elementy bezpieczeństwa mi się kiedyś z tego przydadzą, a znają życie nigdy. Dobra. Ale mamy okienko na wyjście kabli, więc bierzemy się za składanie całości. Chwila później i dzieło ciepłego kleju gotowe. Wywierciłem dwa otwory w płycie i założyłem trytki, bo bez ciepłego kleju i bez trytek to każdy projekt się nie zalicza do DIY. Tak tylko zaznaczam, że proszę tego nie naśladować. Naruszamy bezpieczeństwo urządzenia i możemy sobie narobić krzywdy. Więc to jest tylko taki odcinek, co ja tutaj sobie robię w domu. I proszę tego nie naśladować. No i dobra. I kontynuujemy moją ekspedycję. I już wiem, że ten kabel minusowy mógł być troszeczkę dalej i to by wtedy siadło prawdopodobnie. Ale z racji, że nie siadło, nie szkodzi aż tak. Coś tutaj wymyślimy. Przynajmniej płyta nie będzie aż tak dotykała tyłu. Będzie lepsza wentylacja. Jakiś pozytyw z tego wszystkiego idzie znaleźć. Teraz tutaj zaczaski. Ciągnąć jeszcze jakoś poszło. Musiał sobie coś wziąć. Coś takiego. I to tak bardziej zmusić te zaczaski, żeby złapały. Ok, wskoczyło wszystko, nic nie urwałem, więc jest git. Dobra, teraz na pewno potrzebujemy tą część i sobie przez to przeciągniemy kabelki. Przez to, tu, tak i tak. I mamy prawie że tutaj z powrotem. To jest tutaj trochę za ciasno, więc z tym będziemy musieli też troszkę pobawić się prawdopodobnie i zamknięcie się prawdopodobnie też nie uda. Tu brakuje nam trochę miejsca. I zaraz sobie je wygospodarujemy. Niby obcinaczki do grubych kabli, ale gruby plastik myślę, że sobie też ogarnie. I nawet poszło szybciej niż myślałem. Tylko teraz tak ugryzło, ale nie chcę puścić. I odgryziemy jeszcze ten kawałek. No i dzięki temu mamy ładną dziurkę na kabelki. No teraz te kable, co idą, mogą sobie swobodnie się ułożyć. Mi tak na estetyce nie zależy, jak na tym, żeby to działało i było to w miarę bezpieczne. Podstawą bezpieczeństwa jest to, żeby tam nikt nie umiał wsadzić łap. Znaczy, jakbym to sam operował, to spoko, no ale nigdy nie wiesz, kiedy ktoś ci przyjdzie i gdzieś wsadzi paluchy. Później może być różnie, a takich sytuacji bym najchętniej unikał.
jak to by pasowało. Kijowo. Kijowo. By najlepiej to by wyszło w tym gnieździe, gdzie jest ta komunikacja. Czy mi jest potrzebna komunikacja? Ja bym powiedział, że nie. Więc dla wrażliwych technicznie proszę nie patrzeć. Dla mniej wrażliwych technicznie lecimy zaraz dalej. Więc plan jest taki. Tu jest gniazdo. Ja je troszeczkę rozbiorę. Nie chcę płyty połamać. Te gniazdo mi przeszkadza. Zmienię sobie to. Tak, żebyście widzieli. To mi przeszkadza. I to wszystko, co jest we wtyczce. Tylko, że mi się ta wtyczka nie chce otworzyć. Coś odlatuje, ale jeszcze nie to. Będę musiał się tutaj do tego tyłu dobrać, tylko że zaś muszę to ściągnąć. Tak trochę chaotycznie, no ale jak zawsze to jest wszystko na żywca. Miało być szybko, ładnie, pięknie. A wyszło, że to prawie całodniowa akcja. Z przerwami. Tutaj się muszę do tego dorwać. Aha, okej. Tutaj jest jeden zaczask. Tu jest drugi zaczask i tu jest, tak, okej, piny idą górą, spoczko, czyli teraz wiem, że jak to walnę sobie tak, oczywiście obcinaczki nie do tego służą, ale dają radę i teraz coś takiego. Nie chcę komponentów na płycie uszkodzić. Tylko chcę te gniazdo zutylizować. Bo mi przeszkadza. A i tak komunikacji nie wykorzystuję. Więc jest to mi zbyteczne. To jest takie brutalne dopasowywanie elementów do rzeczywistości. Mógłbym to wylutować, ale szkoda mi czasu, więc lecę z tematem bardzo niemiłosiernie. Nie jest to troszeczkę zgodne ze mną, bo bym wolał to jakoś bardziej po bożemu, jak to się mówi, ale czasem trzeba iść z rozsądkiem i szkoda po prostu mojego czasu i waszego. Więc to mamy wycięte. To teraz tutaj będzie w miarę pasowało. Kabel się w miarę ułoży. Taki jest plan. Brud na bok. Lecimy dalej z tematem. Aha, jeszcze zapomniałem o ważnej rzeczy. Trzeba się pozbyć bzyczka. Gdzie ja dałem ze szkieletą? Lutownicę. Buzera trzeba się pozbyć, bo jak będziemy lecieć cały czas na... Poprawię was. Będziemy lecieć cały czas na akumulatorze, to on będzie cały czas buczeć, co może doprowadzić użytkownika do szału szczęścia w pewnym momencie. Więc buzer jest unicestwiony, przez co całkowicie tracimy pojęcie, co się dzieje z UPS-em. Dlatego mówię, że to jest tylko jak ja to robię, proszę nie naśladować, tym bardziej, że tutaj się zaczyna odwalać maniana, bo miało być prosto, szybko, a wyszło jak zawsze. No
Dobra. Pi razy drzwi. Black, white. Ok, black, white. Yellow, red. Ground. I więcej przewodów od tej strony nie mamy. Może by to poszło, jakbym jednak się pozbył tej trytki. Aha, jeszcze chyba te trytki, co ja mam tu. No. Te trytki mi przeszkadzają. O, gniazdo. Więc tutaj będzie to tak nie do końca zamknięte. No ale cóż,